Nie wiem, czy książę zajechał też dzisiaj taką samą karocą jak wtedy, chociaż te 10 lat to trochę minęło w technologii. Ja lubię czasem tak miesiąc po ślubie zobaczyć takie nowe małżeństwo. Mówię, co, pokłóciliście się? Nie, w ogóle się nie kłócimy. Jutro będziemy błogosławić nasze pojazdy, ale nie wiem, czy niektórzy tutaj, którzy są, to się wyśpią, żeby przyjechać tymi pojazdami jutro. Ale jak będziecie wracać z wesela, to podjedźcie. Żona go pyta, mówi, kochanie, a czego ty tam tak szukasz daty ważności? Nie ukrywam, że będzie to najlepszy prezent, jaki dzisiaj otrzymacie. Nikt mnie nie przebije, także nawet nikt się nie stara, bo na pewno mu nie wyjdzie. Bo oto 10 lat temu na jakiejś tam zabawie ostatkowej z okazji Dnia Kobiet książę zajechał i dostrzegł gdzieś tam swoją księżniczkę. I ten blask w oku gdzieś tam się pojawił, ta iskierka miłości w jednym i w drugim oku. Szymonie i Klaudio, czy jesteście szczęśliwi? A dlaczego jesteście szczęśliwi? To właśnie. Wielu ludzi jest szczęśliwych, ale tak naprawdę do końca nie wie dlaczego. Nie wiem, czy książę zajechał też dzisiaj taką samą karocą jak wtedy, chociaż te 10 lat to trochę minęło w technologii, więc pewnie i karoca się zmieniła na lepszą na tą dzisiejszą uroczystość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jeśli Pan Jezus oddał za nas swoje życie z miłości, to my tak samo powinniśmy kochać się, żeby być gotowym oddać życie za drugiego człowieka z miłości. Wystarczy chwilę sobie usiąść, pomyśleć, zastanowić się, co jest najważniejsze w moim życiu. I bez wątpienia od razu odkryjemy, że najważniejsze jest, aby kochać i być kochanym. Kiedyś przed domem pewnego małżeństwa pojawili się trzej staruszkowie. Kobieta, która pieliła w ogrodzie, w ogródku kwiaty, przyjrzała się twarzą pielgrzymom strudzonym. Nie rozpoznała w nich nikogo. Ale mając dobre serce, mówi, wejdźcie do naszego domu, posilcie się nieco. Na co jeden ze staruszków odezwał się i mówi, nie ma w domu męża? Nie, mąż w tej chwili jest w pracy. Zatem nie możemy wejść do twego domu. Kobieta zdziwiła się, ale mówi, zobaczcie, tu przed naszym ogródkiem jest ławeczka. Usiądźcie, odpocznijcie nieco. Kiedy mąż wrócił do domu, zaczęła opowiadać o owym zdarzeniu z przeddomowego ogródka. Mąż mówi, skoro już jestem, zaproś ich. Znajdzie się dla strudzonych pielgrzymów, staruszków, talerz zupy. Posiedzimy, porozmawiamy. Kobieta wyszła i mówi, mąż już wrócił. Zatem zapraszamy was do naszego domu. Na co jeden ze staruszków podniósł się z ławeczki i mówi, ale my nadal nie możemy wejść do waszego domu. Dlaczego? Otóż on ma na imię, wskazując na jednego z towarzyszy pielgrzymki swego życia, mówi, on ma na imię sukces. Wskazując na drugiego, mówi, a on ma na imię dostatek. Ja zaś mam na imię miłość. Idź. I wraz ze swoim mężem zdecyduj, którego zaprosicie do swego domu. Kobieta weszła i mówi, jak się sprawa przedstawia, na co mąż klasnął w dłonie i mówi, no zaprośmy sukces, niech nam wszyscy zazdroszczą. Mój drogi, mówi żona, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić dostatku, by niczego nam nie brakowało. I w tą małą sprzeczkę małżeńską włączyła się ich nastoletnia córka, mówiąc,
Czy nie lepiej byłoby zaprosić do naszego domu miłość? Spojrzał ciepłym okiem mąż na żonę i mówi: posłuchajmy mądrej rady naszej córki. Idź i zaproś do naszego domu miłość. Kobieta wyszła i pyta się, który z was to miłość? Miłość podniosła się z ławki, ruszyła w kierunku domu. Ale z ławki podniósł się i sukces, i dostatek. Kobieta zdziwiona mówi: ale my zaprosiliśmy tylko miłość do naszego domu. Tak, rzecze miłość, ale tam, gdzie jest miłość, tam jest sukces, tam jest dostatek, tam jest wszystko. I tego wam, drodzy nowożeńcy, życzę, by w waszym domu była miłość. Jutro będziemy błogosławić nasze pojazdy, ale nie wiem, czy niektórzy tutaj, którzy są, to się wyśpią, żeby przyjechać tymi pojazdami jutro. Ale jak będziecie wracać z wesela, to podjedźcie. Ja lubię czasem tak miesiąc po ślubie zobaczyć takie nowe małżeństwo. Mówię: co, pokłóciliście się? Nie, w ogóle się nie kłócimy. Miłość nie polega na tym, że się nie będziemy kłócić. Tylko co dalej z tym robimy? Czy potrafimy sobie przebaczyć? Czy potrafimy rozmawiać ze sobą? Kiedyś pewni małżonkowie, obchodząc 50. rocznicę ślubu, przeglądali pamiątki ślubne. I kiedy tak przeglądali te pamiątki, zdjęcia różne, fotografie, to co dostali, jakieś tam kartki z życzeniami, tak przeglądają. W pewnym momencie mąż wziął tak akt małżeński, przegląda go z jednej, z drugiej strony. Żona go pyta, mówi: kochanie, a czego ty tam tak szukasz? Daty ważności. Więc pamiętajcie, ważne powieczność. Niech ta wasza miłość będzie wieczna. Mam dla was pierwszy prezent. Mam taki przywilej, że mogę jako proboszcz wręczyć wam pierwszy prezent. Powtarzam się czasem, ale nie ukrywam, że będzie to najlepszy prezent, jaki dzisiaj otrzymacie. Nikt mnie nie przebije, także nawet nikt mi się nie stara, bo na pewno mu nie wyjdzie. Jaki to prezent? Księga Pisma Świętego. Tu jest wszystko, żeby wasze było życie szczęśliwe.